Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Druga część serii o wątpliwości, ściach. I dzisiaj chciałem powiedzieć o czasie. Czas jest takim czynnikiem bardzo istotnym, dlatego że rzadko się tak zdarza, że na wątpliwości otrzymamy odpowiedź od Boga od razu, że rozwiejemy je od razu. Oczywiście myślę sobie, że czasami tak jest, to znaczy w tym sensie czasami tak jest, że kiedy po prostu nie będziemy się bać tych wątpliwości, staniemy sobie wobec niej, tak sobie twarzą w twarz staniemy z nimi i zaczniemy uczciwie zastanawiać się nad nimi, to może się okazać, że one są tak naprawdę proste, że są banalne, że tak naprawdę no po prostu jedyne, czego nam brakowało, to brakowało nam odwagi, żeby skonfrontować się z nimi, żeby po prostu chwilę pomyśleć. I tak jest czasami. Czasami niektóre rzeczy są banalne. Czasami też niektóre rzeczy są banalne, dlatego że ktoś po prostu już ten temat ma przerobiony i na przykład jeśli mamy na tyle odwagi, żeby się z kimś podzielić, albo nawet może podzielić się w tym sensie, że sobie gdzieś szukamy w internecie, szukamy sobie jakąś książkę na ten temat i się okazuje, że ktoś po prostu ten temat rozstrzygnął i to rozstrzygnął w sposób naprawdę trafny. W związku z tym możemy spokojnie jakby no przejąć, oczywiście jeśli nas to przekonuje, bo tutaj też bardzo ważne jest sumienie. Tak a propos, to właśnie może jakiś oddzielny fragment o sumieniu i wątpliwościach warto powiedzieć. W każdym razie czas jest czymś zazwyczaj koniecznym. W tym sensie jest koniecznym, że musimy poczekać. Po prostu musimy poczekać na odpowiedź. Znowu odwołam się do Psalmu 73. On tutaj się zastanawia nad tym właśnie, dlaczego tak jest, że ci bezbożni wyglądają na błogosławionych i mówi tak w 16 wersecie: chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mi nie dotarł do tajemnic Bożych albo do świątyni Bożej i nie zrozumiałem ich kresu, czyli kresu tych ludzi. Zwróćcie uwagę, że to trwało. Ewidentnie czytamy o pewnym procesie, który trwał, tak? Najpierw pierwsza jakby jego reakcja była taka, że strasznie mu się to wydało trudne, czyli on gdzieś prawdopodobnie w jakiś sposób no próbował, no zmagał się z tym. To nie było takie proste stanąć wobec tego. Pobożny człowiek, który no widzi coś, co mu nie pasuje i co tu teraz, i co tu zrobić teraz. Ale i trudne mu się to wydaje. No to wiecie, to jest chyba jedna z trudniejszych rzeczy, czy takich bardziej niepokojących, kiedy widzimy trudność. Chcemy wierzyć, ale coś się wydaje trudne, coś się wydaje za ciężkie albo wydaje się nierozwiązywalne. Chciałem to wtedy zrozumieć, trudne mi się to wydało. Może mu się to wydało trudne, dlatego że naprawdę ci ludzie mają się dobrze, najzwyczajniej w świecie. I więcej, nie tylko, że mają się dobrze, ale jeszcze inni ludzie idą za nimi, ich słuchają. Dopóki nie dotarłem do tajemnic Bożych, czy tam do świątyni Bożej nie wszedłem, jakkolwiek to tam, czy teraz nie, jakby dla naszych dzisiejszych celów to nie jest ważne, co się wydarzyło. Ważne jest, że wydarzyło się po czasie, że to nie było od razu. To zajęło czas i nie zrozumiałem ich kresu, czyli znowu to zrozumienie ich kresu, to, czyli generalnie to, że no, źle kończą tacy ludzie, no to nie jest proces, wiecie, znaczy może być intuicyjny proces, taki pstryk, że nam się po prostu pojawia i widzimy coś, no ale tutaj on raczej mówi o czymś, co mu zajęło czas i myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Ja mam taką mentalną półeczkę na pytania, na które odpowiedzi dzisiaj nie mam. Tworzę taką mentalną półeczkę mam i ta półeczka jest bardzo ważna, jest z kilku względów ważna. Czy po pierwsze jest ważna dlatego, że właśnie jakby ona jest uczciwa. Znaczy jest uczciwa w tym sensie, że ja nie mówię, że umiem, że potrafię odpowiedzieć. Po prostu nie potrafię jeszcze odpowiedzieć. Więc to pytanie sobie na tej półeczce po prostu czeka na odpowiedź. A więc zauważyłem, a więc nie udaję, że nie ma. Ale też uczciwie stwierdzam, nie wiem. Po prostu na dzień dzisiejszy nie wiem. I powiem wam, jak to się zaczęło. Zaczęło się to kiedyś tak, że pamiętam świeżo po nawróceniu mój dziadek, który lubił takie różne tematy związane z UFO, z jakimiś takimi rzeczami. Pamiętam, że kiedyś właśnie świeżo po nawróceniu, taki przekonany, naładowany, taki wiecie, po prostu pewien wszystkiego, chrześcijanin, trafiłem na jakąś książkę Erisha von Danikena, o ile dobrze pamiętam, o księdze Ezechiela, gdzie on mówi, że chwała Boża z pierwszego rozdziału to jest po prostu jakiś statek kosmiczny. Powiem wam, że ta moja wiara była skonfrontowana właśnie wtedy z takim pierwszym wyzwaniem poważnym. No,
naprawdę brzmiał bardzo przekonująco w tym swoim, tej egzegezie tego pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela. I pamiętałem, że wtedy coś topniało we mnie, coś po prostu topniało. Ta cała pewność, ta całe takie przekonanie, że ja to jestem po Bożej stronie, tutaj wszystko poukładam w parę minut. No i się okazało, że to tak nie działa. I wtedy pamiętam, że właśnie zrobiłem sobie taką mentalną półkę. Panie Boże, kładę tego Denikena i jego pytania na tą półkę. Wierzę, że mi odpowiesz na to. Nie chcę uciekać, chcę być uczciwy, chcę być szczery. Ale nie wiem, po prostu na dzień dzisiejszy nie wiem, co z tym zrobić. I myślę sobie, że tak często jest. I zachęcam was do takiej półeczki. Jak takiej półeczki mieć nie będziecie, to będzie wam ta wiara topnieć. A z drugiej strony nie zawsze dostaniecie odpowiedź od razu. Musicie poczekać. Tak jak psalmista tutaj, myślę, że on dalej szukał odpowiedzi. To nie jest tak, że on sobie tą półeczkę mentalną założył i tak naprawdę udawał, że założył, bo to też jest bardzo ważne, bo jakby chodzi o to w tej półce, żeby ona była aktywna, żeby ona była blisko łóżka, żeby to była taka półeczka, którą my sprawdzamy co jakiś czas, weryfikujemy, żeby być uczciwy, bo to jest całe sedno tego, że musimy uczciwie potraktować te wątpliwości, bo jak nieuczciwie potraktujemy wątpliwości, to będziemy udawać, sumienie nam to podpowie i wiemy, że to będziemy wiedzieć, że to jest lipa, będziemy wiedzieć, że to wszystko jest nieprawda, a więc musimy tą półeczkę mieć. Musimy ją weryfikować i musimy szukać odpowiedzi na te pytania. I przyjdzie czas, przynajmniej z mojego doświadczenia, na jakieś 90, może trochę mniej, ale do 90% moich pytań Bóg daje odpowiedzi w czasie. Przychodzi czas i powiemy tak jak psalmista, że trudne mi się to wydawało, dopóki i coś tam się wydarzyło i ta odpowiedź przyszła. W taki sposób zachęcam was, żebyście traktowali swoje wątpliwości. Załóżcie sobie półkę mentalną w głowie. Niech one tam czekają, aktywnie czekają. Wy szukacie, a one sobie tam czekają. Przyjdzie czas, zobaczycie, Bóg odpowie, Bóg da odpowiedź. To trochę trwa. To jest normalne i tak ma być. Ten czas jest konieczny. Niech nam Bóg daje w tym czasie szukać trafnych odpowiedzi. Niech wzmacnia naszą wiarę właśnie przez takie wątpliwości. Panie, dziękuję Ci bardzo za to, że właśnie wszystko służy ku dobremu z tymi, którzy Ciebie miłują, którzy według Twojego postanowienia są powołani. Daj nam, Panie, nawet właśnie wątpliwości w czasie rozwiązywać. Proszę Cię, Boże, żebyś nam w tym sam pomagał, Duchu Święty, i znajdował razem z nami, podpowiadał nam te właściwe odpowiedzi. Niech Twoja wola się dzieje. Bądź uwielbiony, Panie, przez nasze życie. Z Bogiem i do zobaczenia.